Krzysztof Uliński. Proszę Państwa, ja bym chciał zacząć inaczej niż miałem zacząć. Chciałem powiedzieć wyraźnie, że my nie jesteśmy przeciw tamtej demonstracji. Tam siedzą weterani prawdziwych walk o wolność. Moi rodzice byli w Armii Krajowej, mój dziadek był w Armii Krajowej, a potem był w Gwinie, a potem siedział długie lata w bierutowskich więzieniach. My jesteśmy z tej samej bajki, a nie z innej. Pomimo, że Kaczyński próbuje nas dzielić teraz. Kaczyński próbuje robić słuszną Armię Krajową i niesłuszną Armię Krajową. Na to nie pozwolimy. A teraz do tematu. Proszę Państwa, większość ludzi młodych, młodszych ode mnie, nie zdaje sobie sprawy z tego, czym grozi upolitycznienie sądu. Ja jestem z tego pokolenia, które przeżyło to na własnej skórze. Wiemy, czym to grozi. To grozi wydawaniem wyroków pod dyktando polityków. To grozi również takimi rzeczami, które miały miejsce w Polsce za komuny, kiedy sądy właśnie były politycznie dyspozycyjne, kiedy ludzi pobitych przez milicję skazywano za pobicie milicjanta. Kiedy ludzi, którzy głosili prawdę, skazywano za rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości. Kiedy wręcz były sytuacje takie, że sądzono lub więziono ludzi zupełnie niewinnych. Powiem Państwu, że kiedy ja wychodziłem z więzienia, razem ze mną był zwalniany człowiek, który siedział 20 dni w areszcie śledczym na Rakowieckiej. Nie będąc o nic oskarżonym, nie toczyło się przeciw niemu żadne postępowanie i miał napisane w postanowieniu tego zatrzymania: zatrzymany na prośbę komendanta wojewódzkiego milicji. Jeżeli nie chcemy mieć zatrzymywani na prośbę komendanta wojewódzkiego czy też powiatowego policji, jeżeli nie chcemy być skazywani, jak to w wojsku mówią, za cichy chód po korytarzu, to musimy przeciwstawiać się upolitycznieniu sądów. Proszę Państwa, mamy już upolitycznioną prokuraturę i to już jest groźne. I to już widzimy, czym to pachnie. Największa afera finansowa w historii Polski, afera skoków, kiedy wyprowadzono w przestępczy sposób systemu parabankowego prawdopodobnie około 5 miliardów złotych. Ponad 3,5 miliarda już Komisja Nadzoru Finansowego wyrównała ludziom strat. Ta sprawa została natychmiast umorzona po objęciu ministerstwa przez pana Ziobrę. Po co? Żeby nie znaleźć sprawców i nie znaleźć, gdzie te pieniądze się podziały. Prawda? No. Jednocześnie jednemu z naszych kolegów stawia się zarzuty karne za to, że machnął kartką przed kamerą. Porównajcie te dwie sprawy. 5 miliardów złotych ukradzione i machnięcie kartką przed kamerą. W pierwszej sprawie śledztwa nie ma, w drugiej jest. Wesoły pan Zbyszek robi kolejne procesy lekarzom, u których ubzdurał sobie, że ponoszą jakąś winę. Przypomnijmy sprawę doktora Garlickiego, którego wyprowadzano w kajdankach przy kamerach. Zrobiono z niego niemalże mordercę, po czym prawie wszystkie zarzuty okazały się nieprawdziwe. Ale zgnojono człowieka, trzymano go w areszcie, wyrządzono ogromne szkody
polskiej transplantologii. Nieznana liczba, ale prawdopodobnie kilkadziesiąt osób zmarło, nie doczekawszy się na przeszczep, ponieważ jednocześnie bez żadnych podstaw ta sama ekipa wesołego pana Zbyszka oskarżyła transplantologów o handel organami. Potem się okazało, że to wszystko nieprawda. Proszę państwa, mamy już wprowadzone zmiany w prawie z pomysłów tegoż pana Zbyszka. Mianowicie w ustawie o prokuraturze mamy zapis, że prokurator może popełniać przestępstwa i pozostaje bezkarny, jeżeli działa w tak zwanym interesie społecznym, czytaj interesie Jarosława Kaczyńskiego. Mamy w tej ustawie zapis, że prokurator musi wykonywać polecenia przełożonych, a jeżeli uważa, że są niezgodne z prawem, może się odwołać do tego samego przełożonego, który mu wydał polecenie. Proszę państwa, mamy wreszcie zmiany w kodeksie postępowania karnego. Jedną zmianę mamy taką, że sąd powinien uwzględniać dowody zdobyte w nielegalny sposób. I teraz połączmy sobie te dwa przepisy. Ten, o którym mówiłem przed chwilą, o tym, że prokurator może popełniać bezkarnie przestępstwa, i ten, w którym mowa o tym, że sąd ma uwzględniać w nielegalny sposób zdobyte dowody. Przecież to jest pozwolenie na stosowanie tortur. Po prostu. Polska jest sygnatariuszem konwencji przeciw torturom. I to zupełnie nie przeszkadza. I to znamy z praktyki, proszę państwa. To nie musi prokurator kogoś osobiście bić. To jest taki stary wynalazek stosowany, oj, on chyba od wieków, ale był bogato wykorzystywany za komuny. To jest tak zwana cela wycisku, nie? Prokurator jest grzeczny, ładny i mówi dzień dobry, po czym wsada się faceta do celi z recydywistami, którzy mają go pobić. Albo kobietę, którą mają zgwałcić. A potem znowu jest bardzo uprzejmy prokurator, herbatkę stawia i mówi dzień dobry. Tak, no. Proszę państwa, mamy z kolei pomysły również wesołego pana Zbyszka, że ma być w więzieniach stosowana praca katorżnicza. Pan Zbyszek w więzieniu jeszcze nie siedział, więc jeszcze nie wie. No, jeszcze nie wie. Co się odwlecze, to nie uciecze, proszę państwa. W każdym razie nie wie o tym, że więźniowie chcą pracować, tylko nie ma dla nich pracy. Więc pan Zbyszek wymyślił, jak to powiedział, że będą hale fabryczne budować. Jakie, nie wiadomo, po co, nie wiadomo. Takie inwestycje już znamy z historii. Zbudowano kanał białomorski. Tysiące ludzi zmarło, po czym kanał okazał się do niczego niepotrzebny i nieżeglowny. Więc tu będą też takie hale, nie wiadomo po co budowane, po to, żeby ludzi udręczać, że ta praca nie ma czemuś służyć, którą on chce, tylko ma służyć katordze.
wyraźnie. To są pomysły wesołego pana Zbyszka. I chciałem jeszcze powiedzieć taką rzecz, żebyśmy sobie uświadomili, jak bardzo jesteśmy cofani cywilizacyjnie. Czy państwo wiedzą, w którym roku w Polsce wprowadzono zasadę, że wszystkie akty prawne mają być publikowane? Tą zasadę, która jest w tej chwili przez panią Szydło kwestionowana i przez panią Kempę. W 1505 roku konstytucja Nihilnowi. A czy wiedzą państwo, w którym roku w Polsce, jako w drugim kraju świata wówczas, wprowadzono zasadę, wprowadzono zakaz stosowania tortur i zakaz uznawania nielegalnych dowodów przez sąd jako dowody. W 1776 roku. I tu widzimy, gdzie nas cofa wesoły pan Zbyszek i jego kumple. Proszę państwa, hasło na dziś: Ziobro i Jaki, traficie do paki! Ziobro i Jaki, traficie do paki!